Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Arturze. Odpowiadam na pytanie. Czy wspólnik Patryk ma Mars kość wątroby? Ja oczywiście odpowiem na to pytanie, natomiast tak jak zawsze zaznaczam, nie jestem lekarzem, nie mam wykształcenia medycznego, zatem to nie jest ani diagnoza, ani też porada medyczna. Ja mówię na podstawie tego, tak, co pokażą karty, czyli to jest sprawdzanie energetyki, nie diagnozowanie, proszę to mieć na uwadze, ale jak najbardziej oczywiście sprawdzę i mam nadzieję, że pomogę w tej kwestii. Czy wspólnik Patryk ma Mars kość wątroby? Może najpierw spytam, czy ma zdrową wątrobę, a jeśli wyjdzie coś nie tak, to zobaczymy, czy ma Mars kość. Mam nadzieję, że to będzie tutaj Pan odpowiadało. Czy wspólnik Pana Artura Patryk ma zdrową wątrobę? Czy wątroba Pana Patryka, wspólnika Pana Artura, jest zdrowa? Czy wątroba Pana Patryka, wspólnika Pana Artura, jest zdrowa? Czy Pan Patryk ma zdrową wątrobę? Czy ma zdrową wątrobę? Wygląda na to, że wątroba jest ok. Natomiast tutaj jest jakieś kłamstwo. To jest tak, piątka mieczy mi się pokazuje. Piątka mieczy generalnie jest kłamstwem, tak? I zawsze ta karta jest takim sygnałem alarmowym. I w tym momencie, jeżeli pokazuje mi się tutaj w pytaniu o zdrowie, tak? To najczęściej jest tak, że jakby mogą być sygnały gdzieś tam z wątroby, ale to jest konsekwencja, to jest już skutek, tak? A nie przyczyna, przyczyna jest gdzieś indziej. I w tym przypadku należałoby sprawdzić, co jest przyczyną tego, tak? Bo wątroba tutaj mi wygląda ok. Tu są jakieś kłamstwa, coś tu jest nie tak po prostu. Tutaj przyczyna leży gdzieś indziej. Zaraz zobaczymy, gdzie spróbujemy to gdzieś tam sprawdzić energetycznie, bo co jest na tak, rycerz mieczy, czyli taka jakby asertywność, jakieś takie, no nie mam tu nic takiego negatywnego. Co jest na mnie kłamstwo, czyli tak jakby wątroba oszukiwała, tak? Karta rada, król kielichów. No i król kielichów to generalnie oznacza jakiegoś mężczyznę, który byłby w stanie tutaj pomóc, często oznacza ojca, tak? Ale również jakiegoś specjalistę, jak najbardziej. No należałoby się wybrać lekarza, tak? To jest jakby w każdej sytuacji dobrym rozwiązaniem. Natomiast gdzieś tam mi się wydaje, że... Bo to jest karta dalej, karta księżyca i karta szóstki kielichów. Czyli finalnie powinno być wszystko w porządku, bo tu są jakieś lęki, obawy, takie nawet podświadome, tak? Ale proszę, należałoby je zwalczyć, tak? Gdzieś tam je wyeliminować, bo szóstka kielichów mówi o naprawdę fajnym, takim fajnej energetyce, o bliskości, o cieple, o przyjaciołach, o rodzinie, o tym, że otoczenie sprzyja, także... Jeżeli chodzi o wątrobę, no to powinno być wszystko w porządku. Nie ma tu za bardzo żadnych złych kart, tak? Także energetycznie jest ok, poza tym kłamstwem, tak? Bo tutaj, no, tutaj jest jakieś kłamstwo. Mam wrażenie na podstawie tych kart, jakby intuicja mi podpowiada, że tutaj przyczyna leży gdzieś indziej, ale zobaczymy. Rozkład na zdrowie dla Pana Patryka. Rozkład na zdrowie dla Pana Patryka. Rozkład na zdrowie dla Pana Patryka. Rozkład energetyczny na zdrowie dla Pana Patryka. Rozkład energetyczny na zdrowie dla Pana Patryka. No i właśnie, tutaj jest jakaś tajemnica. Generalnie nie jest źle, ale rzeczywiście to nie jest...
To jest te sprawy związane z układem pokarmowym. Tak, tutaj karty pokazują, że tu jest jakaś tajemnica. No i właśnie, to by się wszystko jakby zgadzało też, bo może się wydaje tutaj panu Patrykowi, że to jest wątroba, a tak w rzeczywistości może to wcale nie jest wątroba, tylko na przykład żołądek, jelita, albo nie wiem, woreczek żółciowy, tak? Czy też, no cokolwiek, tak? Czy coś związanego z układem pokarmowym, tak? Nie wiem, przełyk, no różnie to może być. Na przykład wyrostek nawet może być, tak? No tutaj są jakby trzustka, tak? Tutaj są różne możliwości, natomiast zwróciłabym uwagę, zwłaszcza właśnie to jest czakra splotu słonecznego, tak? Czyli no właśnie, to wszystko, co związane z układem pokarmowym, tak? Plus trzustka jeszcze tam, no ale też jakby istotne enzymy, także należałoby to zweryfikować, bo tu jest karta kapłanki, ona mówi o tajemnicy. Tutaj coś jest no właśnie na rzeczy, tak? I tak mi się wydaje według kart, przepraszam, na podstawie kart, że po prostu jakby może wątroba dawać jakieś takie niby sygnały pochodzą od wątroby, ale w rzeczywistości na przykład pochodzą od zupełnie innego organu. Także należałoby to zweryfikować, cały układ pokarmowy. Natomiast tutaj gdzieś powiedzmy do weryfikacji też no układ krwionośny, tak? W ogóle jakby serce, też serce, klatka piersiowa, to też tak należałoby zwrócić uwagę, bo to też tak niezbyt korzystnie się pokazuje jakieś blokady, tak? A to niekoniecznie dobrze może być. A tak poza tym to jest raczej w porządku. No, jeżeli były jakieś problemy z gardłem, tak? Tutaj gdzieś tam z aparatem mowy, to one powinny odejść. Zaś dalej powinno być wszystko w porządku. No i uważać na szkielet, na kości stawy, na tego typu właśnie sprawy. Natomiast tak jak mówię, tu jest tajemnica, układ pokarmowy i tutaj gdzieś tam pokrewne do zweryfikowania. No tak według kart energetycznie mogę podpowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Życzę panu Patrykowi dużo zdrowia. No i po prostu wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.